Cześć, ja jestem Rabo, a przed wami top 5 absurdów w bajkach Disneya. Wiem, że lubicie absurdy, więc dziś powinniście być zadowoleni. Ponieważ jest to top 5, to forma ich przedstawiania będzie nieco inna, ale mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Oczywiście, jeśli chcecie więcej takich materiałów, pamiętajcie, by ocenić film i zasubskrybować kanał. Gotowi? No to lecimy. Miejsce 5. Zastyganie Baza. Ważną częścią fabuły Toy Story jest to, że zabawki wiedzą, że nimi są. Dlatego właśnie zawsze zastygają w bezruchu, kiedy zbliża się do nich człowiek. W przypadku Baza mamy mały problem, gdyż uważa on, że jest prawdziwym kosmicznym komandosem. Mimo to zastyga w miejscu jak inne zabawki. Dlaczego? Nie powinien w tym czasie dalej się poruszać, skoro nie wie, że jest zabawką? Tu też pojawia się inne pytanie. Skoro Baz nie wie, że jest zabawką, to prawdopodobnie znaczy, że zabawki nie wiedzą od początku ich istnienia, kim są naprawdę. A skoro tak, to kiedy właściwie się tego dowiadują? Jeśli znacie odpowiedź lub chcecie się podzielić swoimi przypuszczeniami, chętnie poczytam wasze odpowiedzi w komentarzach. Miejsce 4. Portret księcia. Książę został przeklęty i stał się bestią w wieku 11 lat. Jednak gdy Bella zwiedza zamek, znajduje portret przedstawiający księcia jako młodego, przystojnego mężczyznę. Skoro książę stał się bestią, będąc jeszcze dzieckiem, to jakim cudem ten portret powstał? Niektórzy z was pewnie zauważyli, że już kiedyś o tym opowiadałem. I tutaj mini konkurs dla was. Kto pierwszy napisze w komentarzu pełny tytuł filmu, w którym pojawił się ten absurd, dostanie ode mnie serduszko, a także przypnę jego komentarz. Do dzieła! Miejsce 3. Pantofelek Kopciuszka. Wszyscy dobrze znamy tę historię. Gdy wybija północ, Kopciuszek wraca swoją karocą, powraca do pierwotnego stanu. Z jednym małym wyjątkiem. Pantofelek zostaje taki, jaki był podczas balu. Skoro wszystko, czym Kopciuszek została obdarowana przez wróżkę, znika, to czemu pantofelek wciąż istnieje? Miejsce 2. Włosy Roszpunki. Włosy bohaterki zaplątanych są koloru blond, lecz za każdym razem, gdy Gertruda odcina ich kawałek, odcięta część zmienia kolor na brązowy. Natomiast pod koniec filmu, gdy Julian ścina praktycznie całe długie włosy Roszpunki, nie tylko one stają się brązowe, ale też te, które zostały na jej głowie. Dlaczego tak się dzieje, skoro nigdy wcześniej to nie działało w ten sposób? Wyróżnienie. Moce Elzy. Kiedy mieszczanie dowiadują się o mocach Elzy, zaczynają się jej bać. Myślą, że ich królowa jest swego rodzaju potworem. To wydarzenie zmusza Elzę do opuszczenia miasta i wzniesienia swojego lodowego zamku w górach. Ale kiedy wraz z Anną pokonują złego Hansa, mieszkańcy się niesamowicie cieszą. Dlaczego? Elza nadal ma te same moce, które ich przerażały, a nie wiedzieli przecież nic o tym, że Hans spiskował przeciwko siostrom od samego początku. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Miejsce 1. Mała syrenka traci głos. W małej syrence Arielka podpisuje traktat ze złą Urszulą, na mocy którego syrenka zyskuje ludzkie nogi, lecz traci głos. Dlatego nie ma jak powiedzieć księciu Erykowi, kim jest. Problem w tym, że Arielka straciła głos, a nie ręce, a skoro umiała przeczytać i podpisać umowę, to głos nie był jej do niczego potrzebny. Mogła przecież napisać Erykowi wszystko, co chciała mu przekazać. Czemu tego nie zrobiła? Tego nie wie nikt. I to wszystko na dzisiaj, ale zostańcie ze mną jeszcze chwilę. To, co się stało w kwietniu, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Film z ciekawostkami o Shreku w 2 tygodnie obejrzeliście ponad 60 tysięcy razy. Praktycznie tyle samo wyświetleń uzyskała teoria o mamie Andiego, która nagle po miesiącu od wypuszczenia zaczęła zdobywać odsłony w zawrotnym tempie. Dzięki waszemu zainteresowaniu moimi filmami doszło do nas ponad 2000 nowych subskrybentów, a kanał odzyskał dawną świetność, za co z tego miejsca pragnę wam serdecznie podziękować. Dziękuję za każdą łapkę w górę i każdego suba. To dzięki wam wciąż chce mi się działać na YouTubie. Ale już nie przedłużając, lecę robić dla was kolejny film. A na dziś to wszystko, tak więc dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.